nie sądzę, żeby samo mówienie o książce, która się ukazała, było najistotniejsze. Przedstawię jej kontekst, kontekst współczesny, aktualny i kontekst jednocześnie jakby wydawniczy. Otóż książka, przypomnę może, a raczej powiem, jest napisana w pewnym sensie jako kalendarium. Kalendarium proces, obrazujące proces odzyskiwania niepodległości od samego momentu jej utraty. Za symboliczny punkt wyjścia dla tego procesu przedstawiam premierę Krakowiaków i Górali, tutaj w Warszawie. To był moment, kiedy Polska upadała, upadła właściwie już Rzeczpospolita, stara Polska, pierwsza Polska, czy druga, jeśli Piastowską potraktować jako odrębną od tej nowej formuły obywatelskiej rozwiniętej od XV wieku. I od razu zaczyna się jakby kluczowa dla odzyskania niepodległości myśl. Trzeba zejść głębiej z pojęciem, świadomością wolności i niepodległości do ludzi, którzy dotąd w nich, w tych dwóch wzniosłych ideach, bez których trudno sobie wyobrazić godność ludzką, nie uczestniczyli. To znaczy przede wszystkim do chłopów, bo to była najliczniejsza warstwa. I zaświadcza ten ruch, ten kierunek właśnie już wtedy, w czasach bezpośrednio poprzedzających wybuch insurekcji kościuszkowskiej, mądry tekst Wojciecha Bogusławskiego tutaj w Warszawie, po raz pierwszy rozbrzmiewający, a odwołujący się do miasta, z którego przybywam, to znaczy do Krakowa, bo rzecz dzieje się w mogile pod Krakowem, czyli no, na terenie dzisiejszej Huty. Otóż właśnie ten proces stałego dążenia, by nie poddać się, by nie zgodzić się na proces, który jednocześnie zainicjowali zaborcy. Zainicjowali wcześniej właściwie ten proces, jeszcze no, co najmniej od początku XVIII wieku, a mianowicie, żeby elity polskie przyzwyczaić do podległości. I ten proces przyzwyczajania do podległości równolegle się rozgrywa z procesem walki o to, ażeby i pracy nad tym, ażeby niepodległość była. Te dwa procesy nawzajem na siebie nachodzą i właściwie o tym jest ta książka, jak wygrywa niepodległość z podległością symbolicznie w roku 1918. To jest w istocie niezwykle optymistyczna, a jednocześnie jakby będąca pewnym wyzwaniem dla naszych dzisiejszych czasów historia. O tym, że można wygrać z podległością, że można stworzyć nowoczesny naród, że można przełamać tę politykę, za którą stały najpotężniejsze mocarstwa i autorytet salonów europejskich, że oto nie ma miejsca w nowoczesnej Europie, tej z końca XVIII wieku, dla zacofanej, zaguzdranej niejako w postępie dziejowym Rzeczpospolitej dla Polski, że jedyna rzecz, która nas charakteryzuje, to jest plika polonika, prawda, czyli ten kołtun polski. To jest jedyna charakterystyczna cecha polactwa. Walka z tym przekonaniem, które miało w istocie doprowadzić do jednego rezultatu, do tego, by elity przestały być polskie i w związku z tym, żeby ci chłopi, którzy tworzyli masę nowych poddanych cesarza Austrii, cesarzowej Rosji i króla Prus, żeby ci poddani przerobili się, dali się przerobić w lojalnych poddanych najpierw właśnie tychże władców, a potem stopniowo w logice towarzyszącej przemianom społecznym i kulturowym wieku XIX, w dobrych Niemców, dobrych Rosjan i dobrych Niemców w Austrii. Bo taka była perspektywa przed polskością na początku XIX wieku. Że tak się nie stało, to jest właśnie wynik pracy, walki, ofiary, pracy kulturowej tych postaci, tych pokoleń, które próbowałem zobrazować w takiej właśnie no, bardziej przejrzyste, jak mi się wydawało, w formie kalendarium. Otóż kończy się ta historia, jak wiadomo, bardzo optymistycznie, no bo kończy się w tej książce symbolicznie na roku 1924, kiedy po pierwsze II Rzeczpospolita wprowadza złotówkę, czyli fundament ekonomiczny niepodległości, bo musi być taki fundament, żeby niepodległość była. Niestety sam dym z komina nie wystarczy. Ale jak mówił Staw w swoim pięknym wierszu, właśnie od dymu z komina trzeba zacząć. Potem trzeba do niego dobudować piec oczywiście, żeby grzał ten dom.
ale bez dymu, który szedł, który ocieplał ten dom. Dymu, który, czy ciepła może raczej, tej metafory tutaj użyjmy, który tworzył polskość i zachęcał do niej, przyciągał do niej zmarzniętych w tej nocy zaborczej. Tłum jeszcze bezimienny, nie nazywający się Polakami, nie byłoby tego zwycięstwa, tego sukcesu. Otóż to ciepło tworzyła polska kultura. Tworzył wysiłek polskich elit, rozprowadzany, powiedziałbym szerzej, przez towarzyszące tym najwięziej rozumianym elitom, reprezentowanym przez takie nazwiska jak Chopin, Mickiewicz, Moniuszko, Malczewski, Grodger, Matejko i tutaj można wymieniać jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt nazwisk, towarzyszyła temu praca tysięcy tych, którzy upowszechniali tę wielkość Polski w bardziej może przystępnych formach, czytankach, uproszczeniach, opowiastkach, które trafiały naprawdę pod strzechy. Otóż to jest druga część tej historii, nie tylko budowanie fundamentów ekonomicznych, ten materialny postęp, ale właśnie owo kulturowe przetwarzanie i wzbogacanie polskości przez wielką, największą w istocie w naszej historii, kulturę epoki romantycznej i jej kontynuację w postaci przede wszystkim dzieła Sienkiewicza. I zwieńczeniem tego z kolei procesu jest decyzja, by rozebrać Sobór Saski. To jest drugi powód, dla którego zakończyłem narrację tego tomu o niepodległej na roku 24, bo to jest złotówka, czyli fundament materialny i usunięcie symbolu podległości. No, wiemy, że nie mamy rozwiązanego tego problemu współcześnie w Warszawie. Mamy symbol znacznie gorszy od Soboru Saskiego, bo symbol zbudowany przez kogoś znacznie gorszego niż car Mikołaj II. Przypomnę, Sobór Saski został wzniesiony jakby z inicjatywy cara Mikołaja II. Natomiast pewien symbol podległości tutaj w Polsce, w Warszawie, stoi z rozkazu Józefa Stalina. To pokazuje właśnie pewnego rodzaju ciągłość problemów między budowaniem niepodległości 100 lat temu, odbudowaniem, a procesem budowania tej niepodległości współcześnie. Otóż ta walka, którą opisuję, walka z tymi, którzy chcieli podległości, walka z tymi, którzy wybierali karierę ułatwioną na dworze cara w przemyśle, który pozwalał im wzbogacić się szybko i stać się Rosjanami. Rosja miała ogromną siłę przyciągania. Nie jest tak, że polskość zawsze wygrywała. Nie, zapominamy o tym. Dziesiątki, a nawet setki wybitnych Polaków stało się Rosjanami w końcu XIX wieku. Dlaczego? Bo rosyjskość ofiarowała większą karierę, większą możliwość sukcesu, albo była silniejsza kulturowo, przegrała z tym, przepraszam, polskość przegrała w tym starciu o duszę w wielu wypadkach, dlatego że nie dotarła. Nie dotarła na przykład do syna i wnuka powstańców Dymitra Szostakowicza, nie dotarła do prawnuka senatora Rzeczpospolitej Igora Strawińskiego i praprawnuka tego, który porywał w Konfederacji Barskiej króla Stanisława Augusta, Stanisława Strawińskiego. Czy nie dotarła do Konstantego Ciołkowskiego, prawda, no, też wybitnej postaci z kolei nauk ścisłych. Ciołkowskiego. Czajkowski chyba jednak nie miał korzeni polskich, bardziej może ukraińskie, tak bym powiedział, czy ruskie. Bo była szlachta ruska też, która przyjęła polskie końcówki, ale nie miała może tak ściśle tożsamości polskiej. Ale nie chcę się wypowiadać, bardzo lubię muzykę Czajkowskiego, ale nie znam aż tak dobrze genealogii Czajkowskiego, żeby ostatecznie się wypowiedzieć. Ale to są tylko przykłady szerokiego zjawiska. Otóż to była walka, którą nie zawsze wygrywaliśmy. To, że wygraliśmy na decydującym, przepraszam za tę militarną metaforykę, ale ona jest tutaj na miejscu, na tym decydującym froncie, jakim była walka o duszę ludu polskiego, rozstrzygnęło o tym, że Polska była, że chłopi nie stali się Rosjanami, że chłopi nie stali się Austriakami, wiernymi poddanymi cesarza, ale dali sprawdzian swojego wyboru polskości, bardzo konkretny, w lipcu i sierpniu 20 roku, kiedy milionowa armia, w sumie to było około 990 tysięcy ludzi zmobilizowanych do Wojska Polskiego, przecież składała się w 80%, 70 paru procentach z chłopów, nie ochotników, bo tu w Warszawie była oczywiście armia ochotnicza, Halera, 100 tysięcy ludzi, ale większość to byli ludzie z poboru, ogromna większość.
co oni mogli zrobić? To, na co liczyli bolszewicy. Zdezerterować. Przejść na drugą stronę. Na stronę wyzwolicieli z ucisku społecznego, prawda? Jak bolszewicy do tego zachęcali jak najbardziej skutecznie na terenie Rosji, Ukrainy, Białorusi. A w Polsce się nie udało. W Polsce chłopi nie przeszli na stronę bolszewików. Zostali przy polskości. I ten proces właśnie, który doprowadził ich do tego stanu świadomości, nie wszystkich, to pamiętajmy, nie wszyscy stali się dobrymi Polakami w roku 1918, ale zdecydowana większość, dlatego że ogromna większość elit w tym kierunku pracowała. Wygrała ta elita, która chciała niepodległości z tą częścią elity społecznej, ale nie narodowej, nie niepodległościowej, która z niepodległości zrezygnowała. Do tej drugiej części, z pewnym bólem muszę to wyznać, należała elita mojego miasta, Krakowa. Stańczycy krakowscy, którzy mają ogromne zasługi w dziedzinie historiografii, którzy mają ogromne zasługi w dziedzinie tworzenia pewnej infrastruktury liberalnej, przepraszam za to okropne połączenie dwóch słów, ale po prostu instytucji, które mogły powstać w sprzyjających warunkach geopolitycznych w Austrii po jej klęsce w wojnie z Prusami w 1866 roku. I w tym sensie trzeba ich wspominać dobrze na pewnym etapie drogi do niepodległości, ale tak się zżyli, tak się przyzwyczaili do tego, że jest matuszka Austria na górze, że jest dobry cesarz, że nawet w 1918 roku nie chcieli się pożegnać z Austrią. Wierzyli, że to może szkoda, może lepiej byłoby z Austrią. Po co ta niepodległość? Za wcześnie. Michał Bobrzyński, namiestnik, Władysław Leopold Jaworski, namiestnik Galicji, czołowy intelektualista Stańczyków Jaworski. Oni są wierni do końca Austrii i trwa zresztą po dzień dzisiejszy podsycany trochę sztucznie ten kult właśnie ceka nieboszczki, że no to były wspaniałe, cudowne czasy, była wolność lepsza, lepiej było po prostu za nieboszczki Austrii niż w niepodległej II Rzeczpospolitej. Tak mówią ci, którzy nie rozumieją, czym jest niepodległość. Niepodległość nie oznacza od razu schwytania Pana Boga za nogi, ale oznacza możliwość budowania na swoim, odpowiedzialności za siebie, a nie czekania na łaskę spływającą od stóp tronu cesarza. To jest w skrócie, można powiedzieć, problem, zagadnienie, które to kalendarium stara się uchwycić. To zagadnienie jednakże jest zagadnieniem aktualnym. Kończę ten tom na roku 1924, no bo wtedy można mówić już o pewnych dojrzałych formach przezwyciężania okresu podległości ponad 120-letniego. Nadzieja na trwanie Rzeczpospolitej została zabrana brutalnie przez przemoc dwóch sąsiednich totalitarnych imperiów w 1939 roku. Wiemy o tym. I wiemy, jak wspaniale zdało egzamin społeczeństwo, pokolenie wychowane w II Rzeczpospolitej. Nie poddając się w obliczu tego podwójnego najazdu, ale wybierając walkę o niepodległość. To z kolei egzamin zdany we wrześniu 1939 roku. Nie przegrany. Państwo przegrało, bo nie mogło żadne państwo na świecie wygrać jednoczesnej konfrontacji z dwiema najsilniejszymi armiami na świecie. Ale społeczeństwo wygrało, bo przecież ten opór nie skończył się na przegranej, jak wiemy, we wrześniu 1939 roku, tej bezpośredniej militarnej porażce, ale trwał. Myślę tutaj o symbolicznej postaci, o dwóch postaciach, no przepraszam, że wspomnę o tym znów jako Krakus z mojego liceum, z liceum imienia Augusta Witkowskiego. Major Henryk Dobrzański, Hubal i Józef Beck, obaj akurat absolwenci tego liceum, jakoś różnie reprezentują tę samą postawę wyboru niepodległości. Ale to samo liceum i taka jest historia w każdej szkole, w każdej społeczności polskiej. Ukończył wzorcowy przykład zdrajcy. Niejaki Łyżwiński, prawda, czyli zapomniałem jego nazwisko przybrane, marszałek Polski w PRL-u. Tak, Michał Rola Rzymierski, tak, nie warto pamiętać, warto pamiętać prawdziwe nazwisko tej rodziny drobnych złodziejaszków z Krakowa. A więc tak wygląda nasza niepodległość, że jedni wybierają dalej walkę z narażeniem życia, z poświęceniem, wybierają honor, może błądząc politycznie, nie dokonując zawsze najlepszych konkretnie wyborów politycznych, ale idąc we właściwym kierunku, czyli broniąc niepodległości jak Beck, a inni idą na skróty do wroga.
do rezygnacji z walki. Tak jest, tak było również nawet w 1939 roku, tak było i później. I ten proces odzyskiwania sił, odzyskiwania przede wszystkim sił duchowych, odbudowy, po pierwszym szoku, jakim były najpierw straty zadane w czasie II wojny światowej, a potem bestialska rozprawa z polskością dokonana w pierwszym, najbardziej zapomnianym okresie komunizmu, w okresie bierutowskim. Zwróćmy zresztą uwagę na ten fenomen, że dzisiaj, jeśli chce się uderzyć w PiS, w polskość w ogóle, to mówi się zawsze Gomułka, to jest najgorsze zło. No ewentualnie Jaruzelski. Zgadzam się, mają straszne zbrodnie na sumieniu jeden i drugi. Ale obaj, no Gomułka ma zbrodnie w całym tym okresie, ale jednak symbolem największych zbrodni, bez porównania największych zbrodni, jest Bolesław Bierut. Jest pierwszy okres. Okres, z którego wywodzą się tradycje rodzinne, kulturowych sukcesów, awansu nowej arystokracji, nowej elity, która dzisiaj rządzi, można tak powiedzieć, wciąż jeszcze rządzi sferą publiczną w Polsce. Tak, to są ludzie, którzy wtedy stali się arystokracją PRL, w czasach Bieruta. Wtedy stali się tymi, którzy dzisiaj odymają wargi ze wzgardą, spoglądając na tych ludzi z awansu, czyli na nas, prawda? Ludzi z awansu, którzy nie dorośli do tej arystokracji, która była w telewizji od jej założenia, od 50. tam któregoś roku, prawda? Która ozdabiała najważniejsze filmy swoimi rolami w czasach PRL-u, do których przyzwyczailiśmy się. Tak, to jest ta nowa arystokracja. Otóż ta arystokracja jest zbudowana na stosach trupów i trzeba przypomnieć te stosy trupów, ofiar, żeby zrozumieć powody, dla których musimy odzyskać niepodległość. To jest zobowiązanie wynikające właśnie z ofiary tamtych ludzi i z nieuczciwości tego stanu rzeczy, w którym ta pseudoarystokracja próbuje dzisiaj utrwalić swoje rządy, przedłużyć jako naturalne. Otóż właśnie wyzwanie tym rządom przyniesionym z Moskwy, przeniesionym z Moskwy, zaszczepionym tutaj, rzucili przedstawiciele tych rodzin, w których przechowała się pamięć o niepodległości, którzy wiedzieli, że są zobowiązani do dalszej walki. I z nimi miałem zaszczyt, okazję przeprowadzić serię rozmów, która stanowi tom drugi tej niepodległej. On się ukaże gdzieś za miesiąc. To będzie 15 rozmów z 10 rozmówcami. Najstarszy urodził się w roku 1923, czyli jeszcze w tym czasie, kiedy kończę narrację tej książki. To jest, a raczej był, Wiesław Chrzanowski, który opisuje korzenie, że tak powiem, formacji narodowo-demokratycznej z okresu II Rzeczpospolitej i II wojny i później prześladowań z czasów powojennych. Potem Jan Olszewski, który sięga swoją pamięcią rodzinną do Okrzei, do bojowców PPS, bo z tej tradycji on wyrasta, bojowców oczywiście niepodległościowego nurtu. Potem jest Anna Walentynowicz, właściwie wcześniej ona chronologicznie powinna być wymieniona, w wspaniałym wspomnieniu istoty tego, czym była Solidarność i roli, jaką Lech Wałęsa odegrał w zniszczeniu, jakby zatruciu, może nie zniszczeniu, bo miejmy nadzieję, że opowieść o Solidarności się odrodzi, ale w zatruciu źródeł tej opowieści Lech Wałęsa. Potem to jest Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński. I tak prowadzą te rozmowy aż do dzisiejszych strażników, można tak powiedzieć, niepodległości, do Antoniego Macierewicza. Bardzo ciekawa, fascynująca dla mnie rozmowa właśnie o jego korzeniach niepodległościowych, nie o współczesnych rzeczach, tylko o zupełnie innej perspektywie drogi do niepodległości niż ta, którą kojarzymy już wpisanymi w naszą wyobraźnię hasłami. Marzec 68, grudzień 70. Tak, to wszystko jest ważne, ale wcześniej było coś jeszcze. Był z zupełnie innej perspektywy widziany rok 56, jako moment, kiedy przyjeżdżają do Polski uwolnieni przez Stalina, niedobici Polacy ze Związku Sowieckiego, ponad 200 tysięcy ludzi. Ktoś organizuje im pomoc, samorzutną społeczną pomoc, w którą zaangażowane było tysiące polskich patriotów. To właśnie byli ci, którzy wiedzieli, że to jest dziedzictwo naszej niepodległości. Pamięć o tych, którzy zostali na wschodzie, w najgorszej sytuacji.
rozmaite formuły harcerstwa. To jest bardzo ważny także ślad harcerstwa oczywiście niepodległościowego. To zresztą wątki, które się przeplatają w wypowiedziach, wspomnieniach kilku, że tak powiem, bohaterów drugiego tomu tej opowieści o niepodległości odrodzonej po raz drugi w końcu XX, na początku XXI wieku, czy odradzającej się wciąż. Bo dociera ta opowieść do Mateusza Morawieckiego, fascynujące jego z kolei opowieści o jego rodzinnych tradycjach sięgających dwóch dziadków w powstaniu styczniowym, czy opowieści Andrzeja Dudy, prezydenta Andrzeja Dudy, także o jego tradycjach rodzinnych. Nie pytam tam o sprawy bieżące polityczne, celowo. Chcę pokazać, jak zakorzenienie w tradycji niepodległościowej, rodzinnej tradycji, właśnie zawierającej przykłady najpłycej sięgając żołnierzy września, żołnierzy II wojny światowej, a sięgające głębiej właśnie do bojowców PPS, do powstańców styczniowych, listopadowych. Jeśli ktoś, celowo jakby zwracam na to uwagę, nie może sięgnąć swoją pamięcią rodzinną tak daleko jak do roku 1939, myślę, że jest ogromna szansa, że znajdzie w swojej tradycji rodzinnej choćby pamięć uczestników wielkiego, wielomilionowego ruchu Solidarności. To jest ta zapomniana energia niepodległości, której nie powinniśmy dać zmarnować, zasypać jednemu psującemu ją wspomnieniu, skojarzeniu z jednym człowiekiem. Otóż myślę, że to jest jeszcze drugi wątek, czy drugi pryzmat, przez który warto może spojrzeć na historię polskiej niepodległości. Tak jak na każdą historię polityczną, czyli historię wspólnoty politycznej. Można ją analizować jako historię przywódców, wodzów. No tak na przykład równolegle wydał znakomity tom w tym samym wydawnictwie profesor Wojciech Roszkowski poświęcony Piłsudskiemu, tylko Piłsudskiemu i jego roli w odzyskaniu niepodległości. I słusznie, bo ta rola była największa. Ale Piłsudski sam niczego by nie zrobił. Niczego. Po prostu nie chcę powtórzyć tutaj cytatu z wiersza Majakowskiego, bo on brzmi zbyt nihilistycznie, że jednostka zerem, ale nawet genialna jednostka nie jest w stanie osiągnąć przełomu politycznego. Potrzebne jest drugie spojrzenie. Spojrzenie, w którym zobaczymy rolę elit. Właśnie to jest walka o oblicze tych elit. Czy wygrywa w nich raczej postawa niepodległościowa, czy podległościowa? I tu ten pierwszy tom pokazuje zwycięstwo tej niepodległościowej postawy, a drugi tom pokazuje przykłady tych, którzy taką postawę wybrali i dzisiaj, czy w ostatnich kilkudziesięciu latach tę postawę reprezentowali i reprezentują. Ale ta elita, nie tylko reprezentowana przez największych twórców kultury czy przez polityków, wśród których obok Piłsudskiego przecież trzeba wymienić i oddaje im tutaj zasługi takie postaci jak Roman Dmowski, jak Ignacy Jan Paderewski, jak Wincenty Witos, jak Wojciech Korfanty. Niezależnie od stopnia ich skłócenia, konfliktu wewnętrznego, w jednym byli zgodni i potrafili ze sobą współpracować w jednym kluczowym momencie, w 18, 19, 20 roku. Potem przyjdą konflikty bolesne, przykre, wspominać chatko, jakby powiedział pan Podbipięta. Bo rzeczywiście to, co zrobiono z Korfantym, to, co zrobiono z Witosem, nie da się obronić w żaden sposób. Ale rok 18, 19, 20, mimo wszelkich różnic między nimi, sporów, napięć, pokazuje, że ci wszyscy ludzie byli połączeni jedną ideą, polskiej niepodległości i służyli jej wszystkimi swoimi siłami. Oni tworzyli tę elitę, która z kolei zbudowana była na jeszcze szerzej pojętej elicie. Na tysiącach, dziesiątkach tysięcy tych, którzy tworzyli wcześniej czytelnie ludowe, którzy propagowali, roznosili rozmaite broszurki, którzy czytali niepiśmiennym jeszcze chłopom Sienkiewicza, bo Sienkiewicz stworzył naród polski w dużej części. Właśnie ta fenomenalna opowieść o polskości jako najpiękniejszej przygodzie, jaka się zdarzyć może człowiekowi, trafiła naprawdę pod strzechy, bardziej nawet niż Mickiewicz. To jest fenomen, który też po części staram się tutaj opisać. Otóż ktoś musiał dotrzeć z tym Sienkiewiczem, prawda, czy z Mickiewiczem do prostego człowieka. To właśnie elity siłaczek i siłaczy, którzy budowali, wspierali ten wysiłek politycznych liderów. To także jest elita.
Oczywiście duchowieństwo, inteligencja. Inteligencja, która już wtedy była podzielona. Nie tylko na ten nurt, o który dzisiaj no, nawet Gazeta Wyborcza podnosi głos w jej obronie. Nurt antyniepodległościowy otwarcie, nurt nihilizmu narodowego, w rozumieniu oczywiście polskiego narodu i polskiej niepodległości. Przypomnę no, aktualną awanturę o uczczenie Róży Luksemburg w miejscu jej urodzenia, czyli w Zamościu, prawda? Czy Polska powinna czcić Różę Luksemburg? Gazeta Wyborcza odpowiada tak, ponieważ jeżeli czcimy Romana Dmowskiego, który też był przeciwko niepodległości, posuwają się do tego rodzaju kłamstwa, łajdactwa, no to dlaczego nie mamy czcić innej wybitnej myślicielki politycznej, celowo używam tej nowoczesnej, feministycznej formuły? No wiadomo, na czym polega tutaj kłamstwo. Dmowski z powodów taktycznych w pewnym momencie i błogosławiony w istocie dla sprawy polskiej wstrzymał temperament niepodległościowy tu w Królestwie, żeby pozwolić dojrzeć konfliktowi niemiecko-rosyjskiemu, bez którego no, niepodległość nie byłaby realnie możliwa. Ale przecież na celu miał cały czas jedno, niepodległą, wielką, silną Polskę. Ale byli ci, którzy mieli inny cel, zniszczyć Polskę. I to właśnie ten podział elit, podział, w którym nie tylko mamy do czynienia po drugiej stronie z takimi, można powiedzieć, sztandarowymi postaciami jak Róża Luksemburg, ale właśnie tymi, którzy w takich codziennych wyborach odchodzili od polskości, rezygnowali z niej, porzucali ją, jest podziałem, który trzeba mieć wciąż w pamięci, w świadomości. Opisujemy walkę nie tylko Polaków z zaborcami, ale opisujemy wewnętrzną walkę w elitach polskich między, jeszcze raz to powtórzę, postawą podległości i niepodległości. Dzięki temu, że wygrała ta druga postawa w 18 roku, czy do 18 roku, występują na arenę dziejową, przepraszam za to wyświechtane określenie, masy. Masy, które są już wolnymi Polakami, które wybierają przygodę bycia polskością, z całą ceną, jaką za tę przygodę trzeba zapłacić, stanąć do walki w obronie polskiego domu. I znów bez tych mas, bez tego demokratycznego spojrzenia obok monarchicznego, w którym jest wódz, arystokratycznego, w którym są elity, potrzebne jest także spojrzenie demokratyczne na naród, który rozpatrujemy jako, jeżeli czujemy się częścią elit, jeżeli ktoś czuje, że jest powołany do tego przez swoje wykształcenie, przez tradycje rodzinne, by być liderem, znów przepraszam za pewnego rodzaju określenie, to w tej książce, w okresie lat 1864, zwłaszcza 1918, pokazuje, jak wygrywała postawa zobowiązania wobec tego narodu, prostego człowieka. Idę do niego i podnoszę go, staram się go podnieść do polskości, bliżej siebie. Nie żeby go odepchnąć, nie żeby zostawić go w getcie prymitywizmu, biedy, ale żeby spotkać się razem w wolnej, niepodległej Polsce. I tu właśnie, no, mógłbym przytaczać te cytaty, nie siądę, nie będę ich przytaczał, bo one są obrzydliwe, ale no, mógłbym przypomnieć choćby wypowiedzi reżyserki pani Szumowskiej i jej film Twarz, który jest takim emblematycznym przykładem radykalnej pogardy współczesnych elit dla ludu. Te elity, które mają tyle sloganów w ustach o zagrożeniu pogardą dla obcego. Przez obcego innego rozumieją Żyda, homoseksualistę, geja czy prawda, Roma. Ale nigdy nie przyjdzie im do głowy, że tyle pogardy z nich wyziera wobec ich prawdziwego obcego, którym jest sąsiad, Polak, którym jest mieszkaniec mniejszego miasta, mniej bogatej dzielnicy w Warszawie czy w Krakowie. Ta pogarda wobec obcego, innego, jest w istocie najlepiej zdefiniowanym przez lewicowych, można tak powiedzieć, politologów, etnologów kulturowych, zjawiskiem w dzisiejszych elitach wywodzących się z tej stalinowskiej arystokracji. Oni gardzą tym prostym człowiekiem, który stał się Polakiem i nie dorósł do podległości. Paradoksalnie na tym to polega. Kiedy przychodzi pani Holland do, prawda, no, miejsca, gdzie
nakłada się makijaż w telewizji i zapisuje tę uwagę potem publicznie, stąd można ją powtórzyć, że no, z fryzjerką rozmawia na tej zasadzie, że no teraz tyle takich gąb nieprzyjemnych tutaj się pojawiło, prawda? Jakiś tłum wtargnął na salony, prawda? Ohydna, śmierdząca tłuszcza, obok arystokratki śmie zasiadać, prawda? To jest właśnie takie skojarzenie. Tak jak ta sama autorka użyła znakomitego określenia, streszczającego całą zasadę tej postawy. Żeby było jak było. Otóż splagiatowała nieświadomie, bo nie zna historii niestety, tak jak ogromna większość tych poststalinowskich elit, splagiatowała wypowiedź Podolaków. Lidera Podolaków, przypomnę, to taka formacja polityczna we wschodniej Galicji, uważana tradycyjnie za najbardziej zacofaną, konserwatywną, przy której świat listańczycy krakowscy, no to po prostu właśnie Europa. Otóż Stańczycy tak właśnie opisywali Podolaków powiedzeniem jednego z nich. Najbudę kak buwało, prawda? Niech będzie jak było. Oczywiście w języku ukraińskim, no, czy ruskim, bo uważali, że istnieje tylko naród, czy narodowość, etnos ruski, Podolacy, wyrażali swoją postawę, żeby było tak jak było. My rządzimy tym ciemnym plebsem, chłopami, wszystko jedno polskimi czy ruskimi. Żaden awans narodowy nie jest tutaj ważny. Ważne jest, żebyśmy dalej rządzili. Najbułe jak buwało, prawda? Niech będzie jak było. To jest właśnie istota tej arystokratycznej postawy. I jest druga część tego zjawiska, które tworzy fundament dzisiejszej postawy podległości wśród dużej części elit w naszym kraju. To jest zjawisko opisane znakomicie przez Stefana Żeromskiego. W jego niepublikowanym w ogóle w czasach PRL. Cenzura była dobra w PRL-u, naprawdę inteligentna. Nie dopuściła do opublikowania tego eseju. Snobizm i postęp. To jest najbardziej zjadliwa krytyka tempoty części polskiej inteligencji. Bo polska inteligencja ma ogromne zasługi, o których tutaj piszę, ale jej część ma też skłonność właśnie do tego, co odzwierciedlają najkrócej te dwa słowa. Snobizm i postęp razem połączone. Czyli, tak jak wcześniej to wyraził inny wielki twórca polskiej literatury, Juliusz Słowacki, mamy być papugą, nawet nie pawiem, już paw odpada, papugą, prawda? Mamy kalkować to, co na salonach zachodnich elit, podobnie wyobcowanych z własnych społeczeństw, się wytwarza i żeby czuć się wspaniale, czuć się godnie, czuć się nowocześnie, postępowo, odcinamy się od reszty społeczeństwa, od tych obcych, od tej hołoty. Nie traktujemy ich jako, można tak powiedzieć, naszych braci, z którymi nas łączy i godność, i pewna podstawa kulturowa, która pozwala nam na dialog i na wzajemne się podnoszenie. Nie jednostronne, ale wzajemne. Ale właśnie postawa pogardy. To jest tłuszcza, która nigdy nie powinna wejść na salony. To jest tłuszcza, której powinny być zabrane głosy wyborcze. Bo myślę, że fakt, że tak mocno powtarza się w pseudokulturze ostatnich 30 lat ten motyw. W tylu filmach, wymieniłem jeden film Twarz pani Szumowskiej, ale można by rozpisać ten sam scenariusz na kilkadziesiąt filmów powstałych po 1989 roku. Jedna i ta sama nuta, ohydna, zapijaczona, spocona twarz polskiego, zwykłego człowieka. Odrażająca twarz zwykłego Polaka, Polaka katolika oczywiście, bo zawsze ma krzyżyk tutaj na piersi, jest zachlany, zapity, przepraszam za taki dosadny kolokwializm, ale taka jest istota tego obrazu. I wiemy, że są tacy. Ale tak, i właśnie to z kolei pani Młynarska czuła się zaskoczona i jakby zdenerwowana tym, że ta polska hołota ośmiela się jeździć nad morze jeszcze. No a teraz po 500+, po rozmaitych prospołecznych programach będzie jeszcze gorzej. Może nawet do Juraty trafią, prawda? Więc to właśnie odzwierciedla to nastawienie. Nastawienie, w którym podległość, absolutna podległość wzorcom dyktowanym skądinąd, powtarzanie ich w sposób najbardziej bezmyślny, najbardziej sprzeczny ze źródłosłowem pojęcia inteligencja, najbardziej antyinteligentny, powiedziałbym, sposób kopiowane te wzorce zachowań, a raczej nawet nie zachowań, tylko gestów, tego pogardliwego odęcia warg, że nie, to nie, z tą resztą społeczeństwa nie chcemy mieć nic wspólnego. To wszystko ma, jak sądzę, jeden generalnie cel.
a mianowicie postawić kiedyś ten postulat. Zabrać prawa obywatelskie, zabrać prawo głosu. Niech głos mają tylko elity. Elity wywodzące się z tego źródła, które bije z Moskwy, które bije z 1944, a raczej z 1939 roku, które bije z dołów Katynia, bo tam powstała ta elita, która dominuje dzisiaj, no powiedziałbym, dużą część naszego życia kulturalnego. Otóż o to toczy się gra dzisiaj, o to toczy się dzisiaj walka o polską niepodległość, o zdobycie przewagi w polskich elitach przez tych, którzy nie traktują reszty Polaków jak hołoty, jak tłuszczy, ale traktują jako uczestników tej samej społeczności, tej samej wspólnoty losu. Nie chcę używać nawet metafory braci, ale tej samej wspólnoty losu, której przyszłość zależy od tego, czy będziemy w stanie brać tę przyszłość na tyle, na ile to możliwe przez człowieka we własne ręce, a na ile zdecydujemy się oddać tę przyszłość w ręce wiedzących lepiej, patrzących dalej, mądrzejszych od nas, niezależnie od tego, czy mieszkają w Brukseli, w Moskwie, czy w Waszyngtonie, czy gdziekolwiek indziej. To jest właśnie ta istota wyboru niepodległości, walki o zwycięstwo postawy niepodległościowej w elitach, istota dzisiejszego sporu politycznego w Polsce. Od razu skończę gorzką nutą. Mam wrażenie, że polityczne przywództwo dzisiejszej, na szczęście, rządzącej partii nie docenia tego zagadnienia. Fakt, że przez 2 lata, właściwie już 3 lata, Polska Fundacja Narodowa zdobyła się tylko na program z panem Kusznierewiczem, uczestnikiem Komitetu Poparcia Bronisława Komorowskiego, abstrahując nawet od tego faktu, przecież mając budżet w wysokości ponad 200 milionów złotych, można zainicjować, no nie wiem, 20-30 programów, z których choćby 15 będzie sensownych. Nie widać tego, prawda? Zostawiamy to ad acta. Oczywiście możemy i powinniśmy sobie samym robić wyrzuty przede wszystkim, czyli nam, którzy uważamy się za część tej inteligencji polskiej, która chciałaby, by zwyciężyła postawa niepodległościowa. Ale liczyliśmy na to, że zwycięstwo w walce politycznej, w walce o przywrócenie roli tej, jaką powinny pełnić instytucje państwowe, roli budującej wspólnotę, będzie miało nie tylko najważniejszy wymiar, to jest realizowane i to rzeczywiście jest najważniejsze, budowania wspólnoty społecznej. Te programy prospołeczne mają ogromne znaczenie. Ale zepchnięcie na plan dalszy przełomu w sferze kultury i tego, w jakim zakresie państwo mogłoby ten przełom wspierać, wydaje mi się poważnym wyzwaniem, nad którym warto byśmy się wspólnie zastanowili. Uczestnicy Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Rzeczpospolitej, do których należę, choć zredukowałem tam bardzo swoją aktywność, uczestnicy rozmaitych spotkań z gremiami rządowymi, powinniśmy naprawdę przekonywać tych, którzy dzisiaj dzierżą ster Rzeczpospolitej, by nie zlekceważyli tej, można powiedzieć, trwającej wciąż walki o kształt polskiej elity kulturalnej, o to, ażeby wzmocnić jej proniepodległościową tendencję, postawę, bo to centralne ogniwo między wodzem a społeczeństwem, a masami ma swoją zasadniczą rolę do odegrania nie tylko w czasach historycznych, przeszłych, ale także w XXI wieku. I tym, można powiedzieć, akcentem, który jest zachętą do dyskusji, proponuję zakończyć moją już i tak przydługą i pewnie męczącą część. Dziękuję bardzo. Jeden. Można zadawać pytanie i prosimy bardzo, tylko krótko pytanie, żeby każdy mógł zdążyć. Paweł Zdun, bardzo dziękuję panie profesorze. Poza tą uwagą o elitach, to właśnie w odniesieniu do dzisiaj rządzących, to czego mnie najbardziej brakuje, to otwarcia na aktywność społeczną.
niekoniecznie elit, na to, co się nazywa wolontariatem, bo ja uczestniczę w różnych inicjatywach, a na przykład w ruchu kontroli wyborów czy w akademickich klubach obywatelskich. I te środowiska oddolne, które się oddolnie organizowały, które albo pomagały, albo chcą pomagać przy wyzwalaniu się Polski, przy wybijaniu się jej na niepodległość, one są gotowe do tego, żeby wspomagać nie tyle obecną ekipę, a po prostu to dążenie do wybijania się na niepodległość. A nie widzę niestety wśród dzisiaj rządzących tego otwarcia na te grupy, bo załatwianie kontaktem z ludźmi tym, że się w okresie wyborczym jeździ i spotyka z wyborcami, to jest znacznie za mało, bo nie wykorzystywanie tej aktywności społecznej, która jest na dole, jest ogromnym błędem i boję się, że to jest gaszenie tej rodzącej się aktywności. Ja tak parafrazuję sobie na koniec, czy pan się zgadza, parafrazuję sobie to hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości z 2015 roku. Tam było hasło "Damy radę". Ja je dzisiaj inaczej widzę. Sami damy radę. Czy pan się z tym zgadza? Z tym, że sami nie damy rady, się zgadzam. I przypomnę, że spotykamy się nie pierwszy raz. I nie pierwszy raz pada to pytanie na naszych spotkaniach i na innych, rzecz jasna, bez mojego udziału. I ono odzwierciedla, myślę, głęboko zakorzenione nastawienie przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego. Tak to interpretuję, bo akurat w tym następnym tomie będą dwie rozmowy z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim, ale miałem okazję znacznie więcej ich przeprowadzić, niektóre z nich, znaczy większość z nich opublikować. I zawsze wraca w nich właśnie przekonanie, że jedynym sposobem skutecznej walki jest oparcie się o wąską kadrę, o swoich legionistów. Powody są poważne i nie można ich całkiem lekceważyć. To jest doświadczenie agentury, które rzeczywiście, pamiętajmy, PC było w punkcie wyjścia partią masową. 40 tysięcy, bo w pierwszej rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim właśnie pytałem, ile jest tych, kiedy był liderem dopiero co założonego Porozumienia Centrum, ile jest tych zgłoszonych deklaracji członkowskich? 40 tysięcy. No i co z tego zostało? Rozpełzło się to, prawda, zostało rozbite od środka. To jest silne doświadczenie kryzysu formacji masowej, w której wielu ludzi, nie tylko agentów, ale ludzi, którzy przychodzą zrobić swoje interesy, którzy czasem są, co prawda Mickiewicz mówił, że wariaty są potrzebne w rewolucji, ale nie w nadmiarze, prawda? Więc tego rodzaju doświadczenia na pewno wpłynęły na utrwalenie tego przekonania Jarosława Kaczyńskiego, ale broń Boże, nie umiem i nie chcę wypowiadać się za niego. Myślę, że to jest najwybitniejszy realista wśród polityków polskich i rozumie, że Polską nie da się rządzić 1000-osobową kadrą. Tak. Nie da się w ogóle doprowadzić do jej zmiany przy pomocy 1000, czy nawet liczącej 5000 kadry. I myślę, że są jednak sygnały zmiany. One pojawiały się wcześniej i nie tak wiele z tego wyniknęło. To tutaj mój punkt widzenia jest chyba bliski bardzo pana punktowi widzenia, ale staram się nie gasić w sobie nadziei. Myślę, że tak jak w pewnym sensie symboliczna rola pani premier Szydło miała być taką zachętą do aktywności na szczeblu lokalnym, myślę, że do nowej grupy potencjalnych uczestników budowy nowej Polski niewątpliwie adresuje swoje przesłanie Mateusz Morawiecki. Tu oczywiście możemy się spierać, różnić, ale ja tak to widzę. Uważam, że jeśli sam Jarosław Kaczyński już tego otwarcia nie dokona, to przez ludzi, których wybiera, to otwarcie będzie możliwe. Może nie nas wybierze, nie nas musi wybierać do tej współpracy. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nowi ludzie, nowe pokolenia przede wszystkim, włączały się w budowę tej nowej Polski, żeby nie było tego zjawiska, które dotknęło właśnie
ów elitaryzm legionowy w II Rzeczpospolitej. To znaczy oparcia wszystkiego na pewnej sitwie. No bo tak to się w pewnym zakresie, mamy wspaniałe i słusznie elementy pamięci o II Rzeczpospolitej, ale były też tam no, mniej korzystne zjawiska, które ujawniły się właśnie po śmierci marszałka w szczególności, w postaci rządów tych grupki zasłużonych i sprawdzonych. Jeżeli grupka zasłużonych i sprawdzonych nie jest wymieniana, nie jest uzupełniana, nie przychodzą nowi, nie z notesu, ale z aktywności, albo przychodzi ich zbyt mało, no to przychodzi jakiś taki wewnętrzny kryzys. To jest, powiedziałbym, powszechne prawo polityki. A więc dostrzegam ten sam problem chyba, który pan nazwał, ale nie wydaje mi się, żeby ten problem miał być powodem upadku formacji PiS. Liczę na to, że zdają sobie sprawę liderzy na czele z Jarosławem Kaczyńskim z tego, że ten problem jest, tylko rozwiązują go może w sposób inny niż my byśmy chcieli, ale czy my rozumiemy najlepiej rzeczywistość polityczną, pan i ja? Nie jestem pewien, znaczy z całym szacunkiem dla pana. A więc dlatego z pewną dozą mimo wszystko wciąż zaufania do tej taktyki politycznej, którą obiera Jarosław Kaczyński, nie tracę nadziei. Ale zgadzam się z panem zasadniczo. Sami, czyli w oparciu o bardzo wąską kadrę, nie damy rady. Panie profesorze, chciałem zadać takie jedno pytanie, które dla mnie jest bardzo ważne. Obudził pan we mnie pewien proces myślenia, który jest związany z młodym człowiekiem, to znaczy z szkolnictwo i sposób uczenia i wytwarzania możliwości dialogu pomiędzy uczniem, nauczycielem i między sobą. Mnie się wydaje, że proces ten, jeśli nie będzie stworzony na wartościach indywidualnych, że każdy będzie w stanie obronić swój punkt widzenia i poprzez dialog będzie mógł rozwijać swoje możliwości intelektualne, będzie bardzo trudno stworzyć elity, które będą silne, mocne i będą umiały ze sobą dyskutować. Bo w tej chwili to, co mi się wydaje, to jest albo mój punkt, albo żaden punkt. Co pan na ten temat myśli? Jeżeli dobrze zrozumiałem pytanie, dotyczy ono jakby sposobu edukacji, tak. Prawda? I tu myślę jest najtrudniejszy odcinek rzeczywistości do zmiany, do przemian, bo to właśnie zazębia się z kulturą. Tutaj zmiany są najtrudniejsze i tutaj zwycięski marsz przez instytucje wykonany wedle recepty Gramsciego przez ostatnich 80-90 lat w całej Europie, w większości świata zachodniego, powoduje, że wygranie czy zatrzymanie tego zwycięskiego pochodu, odwrócenie jest szalenie trudne. Otóż ten zwycięski pochód lewicy destruującej kolejne instytucje przede wszystkim za swój cel obrał szkołę, dekonstrukcję szkoły, prawda? I razem ze szkolnictwem wyższym, o którym jeszcze dwa słowa pozwolę sobie powiedzieć, to są zjawiska, w których szczególnie mocno widzimy także oddziaływanie tego syndromu snobizmu i postępu. No musi u nas być tak, jak jest na Zachodzie, bo na Zachodzie wiedzą lepiej. Otóż ci, co wiedzą na Zachodzie, to wiedzą, że tak jak jest na Zachodzie, jest gorzej, a nie lepiej. To nie znaczy, że my jesteśmy tacy genialni, tylko dlatego, że oni już przetestowali na sobie tę rewolucję kulturową, głębszą dużo u nich niż u nas. I to paradoksalnie stwarza pewną przestrzeń nadziei dla zmiany, o którą pan pyta, czy której się pan jak najsłuszniej domaga. Ale to jest trudna zmiana, bo dam przykład z dziedziny, którą no lepiej w tej chwili jakby może rozumiem, czy w każdym razie więcej o niej wiem. Z dziedziny szkolnictwa wyższego. No widać, że przy najlepszych chęciach na pewno, nie neguję tego, pan wicepremier Jarosław Gowin radykalizuje reformy dokonane przez jego poprzedniczki z Platformy Obywatelskiej. Nie zmienia, nie odwraca, tylko radykalizuje, żebyśmy byli bliżej, jeszcze dogonili jakby Europę. Dogonili te standardy, dogonili te punkty, ale co się w tym gubi? Właśnie to, o czym pan mówi i co dotyczy także szkolnictwa podstawowego czy średniego. Czy nie oglądanie się na testy, jak wypadniemy w teście PISA, jak wypadniemy właśnie w punktacji. Ktoś powie, no ale to jedyny sposób obiektywny mierzenia sukcesu. Niemniej, jeżeli uznamy, że tylko te standardy,
które są owocem, jeszcze raz to powtórzę, pewnego rodzaju rewolucji kulturowej, która się przez ostatnie 80 lat dokonała na Zachodzie, to wraz z przyjęciem tych standardów, z wiernością im, zniszczymy przekaz tradycji, zniszczymy zdolność samodzielnego myślenia, co jest może nawet jeszcze ważniejsze od przekazu tradycji. Te zjawiska, no dam jeden przykład, czy odeślę do jednej znakomitej lektury. Brytyjski socjolog Frank Furedi opisał to zjawisko na przykładzie uniwersytetów i szkół brytyjskich. Jak oduczono tam, oczywiście wiemy, no, są bardzo dobre szkoły, są oazy tego dobrego myślenia, ale w skali masowej cała edukacja opiera się na, no można tak powiedzieć, przyzwyczajeniu do pewnego wzorca politycznej poprawności, którego podstawą jest zakaz samodzielnego myślenia, oduczenie samodzielnego myślenia. A jak można do skuteczności tego zakazu dojść? W tym momencie, kiedy mówimy, że nie liczy się wiedza, liczą się umiejętności. A to jest hasło główne edukacji od kilkunastu lat. Bo jeżeli nie liczy się wiedza, tylko umiejętności, no to rezygnujemy w końcu z przekazu tego prostego komunikatu, że 2 dodać 2 jest 4, że w II wojnie światowej oprócz 6 milionów Żydów zginęło także 3 miliony polskich gojów. I jeżeli tego nie mamy, a słyszymy dookoła przekaz, że 2 dodać 2 jest 5, no na razie jeszcze go nie słyszymy, ale usłyszymy naprawdę, albo, bo dowolnie inaczej, 8, no pan wie lepiej, pan ma lepsze dane na pewno. Ale słyszymy, prawda, że Polacy tylko zabijali w czasie II wojny światowej niewinne ofiary i nie mamy wiedzy, no bo nie mamy mieć wiedzy, tylko umiejętności. No to ktoś może sięgnie do Wikipedii i sprawdzi, że w Wikipedii podają tak i tak, no ale jednocześnie nam mówią, żeby Wikipedii nie wierzyć i słusznie nam mówią. Czyli nie ma wiedzy, tylko są umiejętności. Pływamy w oceanie manipulacji, jeżeli nie mamy wiedzy, twardej wiedzy. Otóż rezygnacja z przekazu w szkole twardej wiedzy prowadzi do stworzenia społeczeństwa, którym doskonale się manipuluje. Które można prowadzić tak, jak prowadzi dzisiaj Newsweek, TVN. To znaczy jest jeden przekaz, idziemy za nim, nie sprawdzamy go, już nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy Tygodnik Powszechny dla części elit polskich, można tak powiedzieć. I oduczamy się myślenia, wiedzy, sprawdzania. Wiemy, że Polacy mordowali w czasie II wojny światowej, bo to nam powtarzają gazety. I już nawet jeśli nasza pamięć temu przeczy, to już nie ma znaczenia, bo wiedza jest nieważna. Ważne jest to dostosowanie do prądu, do nurtu, z którym mamy płynąć. Żeby to zatrzymać, trzeba niezwykle silnej woli i siły politycznej. I tu rozumiem być może po części strukturę decyzji przywództwa politycznego obecnie w Polsce. No najpierw trzeba Polskę umocnić w takim systemie, w jakim jest, żeby Polska mogła oprzeć się nie sama, ale raczej w grupie państw, z Węgrami, z całą grupą wyszehradzką, z Litwą, no z grupą państw, a może nawet z grupą społeczeństw, nie tylko środkowoeuropejskich, ale przecież są ludzie, którzy rozumieją absurd tego zjawiska. Są tacy ludzie w Niemczech, we Francji, w Anglii. Są ludzie, którzy rozumieją, że to jest chore, że to prowadzi do zagłady kulturę i samodzielność myślenia. I tak jak Frank Furedi, alarmują w związku z tym. Notabene socjolog żydowsko-węgierskiego pochodzenia. Naprawdę polecam jego znakomite książki, dostępne po polsku. Otóż właśnie myślę, że takie stopniowe budowanie siły, koalicji na rzecz zmiany być może jest potrzebne, żeby tę zmianę zacząć. Bo jeśli w pojedynkę powiemy, występujemy z systemu bolońskiego, prawda? No to jest taki system, który rozbił szkolnictwo wyższe w Polsce, tak jak w całej Europie, że prawda, no można zostać, no, na szczęście jeszcze lekarzem nie można zostać po 3 latach licencjatu, ale na wszystkich innych kierunkach, z wyjątkiem chyba jeszcze prawa i archeologii, wystarczy 3 lata, prawda? Albo 2 lata studiów magisterskich. Na Zachodzie to już jest. No u nas też już jest. U nas też już jest. Otóż, no właśnie, żeby wyłamać się z tego systemu, trzeba mieć większą siłę, musi być nas więcej, żebyśmy stworzyli swój własny system wymiany. Bo nie chodzi o kompletne odcięcie się od świata. To nie byłaby dobra taktyka. Tego rodzaju niepodległość byłaby skazana na klęskę. Musimy zdobyć sojuszników w świecie. Nie panów, o których się oprzemy, ale sojuszników, z którymi dokonamy zmiany kulturowej.
I nie mówię tego jako ktoś przekonany o słabości Polski, która sama nie wystarczy do tej zmiany, ale realnie, żeby dokonać zmiany właśnie w systemie szkolnictwa, żeby dokonać zmiany w systemie szkolnictwa wyższego, warto poszukać do tego sojuszników, by zapewnić alternatywę systemu wymiany, systemu kontaktów międzynarodowych, dlatego co przedstawia się jako bezalternatywny system odchodzenia od tożsamości narodowych. System, któremu służy Erasmus, system, któremu służy, świadomie to było zdefiniowane, program Nowy Renesans taki był, prawda, przez Unię Europejską lansowany. Ta wymiana no, z pozoru wydawałoby się wspaniała, korzystają z tego nasze dzieci przecież, więc cieszymy się z tego, że można jeździć swobodnie po Europie. Ma twardą podstawę ideologiczną. Niech przekonają się te dzieci, że w ich kraju nie jest wcale ciekawie, że gdzie indziej jest ciekawie, żeby się wykorzenić. To jest istota tych programów ideologiczna, całkiem jasno sformułowana w momencie ich tworzenia. Otóż, żeby to zahamować, żeby wrócić do koncepcji Europy ojczyzn, trzeba znaleźć partnerów do tej koncepcji Europy ojczyzn. I myślę, że jesteśmy być może już nawet nie na początku, ale przynajmniej w trakcie no, kolejnego etapu tego procesu znajdowania partnerów do odbudowy Europy ojczyzn. Fundamentem do tego będzie właśnie szkolnictwo, kultura, ale myślę, że sukces tego procesu jest po części związany z postępami zniszczenia po drugiej stronie. To znaczy część ludzi trzeźwych, zdroworozsądkowo myślących, niezależnie od tego, czy są Anglikami, Niemcami, Żydami, no akurat w Izraelu jest dość silna tożsamość państwowa i narodowa, więc ten problem tam jest mniejszy, choć też występuje, ale mówię o Europie Zachodniej czy o Stanach Zjednoczonych, no część ludzi też się budzi, jakby coś trzeba z tym zrobić, zahamować. A w szczególności fakt, że głosowania powszechne wygrywają ludzie, którzy nie akceptują tego zjawiska, którzy są przywiązani do swoich tradycji, do swoich tradycyjnych wartości i którzy są tak pogardzani przez owe dominujące na uniwersytetach, wielkich dziennikach elity, to jest sygnałem no, jakiegoś przebudzenia. I stąd właśnie pomysł zabrać prawa wyborcze. Tym, którzy wybrali Trumpa, tym, którzy wybrali Kaczyńskiego, tym, którzy wybrali tak wielką większością Orbana. Co z tym zrobić? No uczynić z nich niewolników, z nich, czyli z nas. To jest jedyne rozwiązanie problemu, które elitom przychodzi do głowy. Dziękuję za odpowiedź. Pytań. Dzień dobry. Włodzimierz Zbigniew Czarzasty. Pierwsza Rzeczpospolita upadła z powodu wad narodowych Polaków. Tak uczono mnie w szkole. Ale to przecież jest bez sensu. Jak państwo wielonarodowościowe mogło upaść z powodu wad narodowych jednego narodu? Jest pełno takich kłamstw, których uczą w szkołach z różnego stopnia. Jak je po prostu wyplenić? Czy ktoś, że tak powiem, zdaje sobie sprawę z tego, że jest taki problem? Dziękuję. Dziękuję bardzo. No ten problem wynika właśnie z podziału w elitach, który zaczyna się od Rzeczpospolitej, od XVIII wieku, od pierwszej Rzeczpospolitej, kiedy część przyjęła właśnie tę, jak się dzisiaj mówi, narrację, jaką dyktowała kto? Katarzyna i Fryderyk. Oni w swoich, a raczej pisanych na ich zamówienie, broszurach, pisał je Voltaire, pisał Grimm, różni najwybitniejsi intelektualiści tamtego czasu, udowadniali, że właśnie no, polskość równa się nienormalność, polskość to jest obciach, to jest plika polonika i Polska sama sobie jest winna, że znika z mapy. To pisali właśnie światli filozofowie za ruble czy za talary, bo akurat po prostu taki był mechanizm. No a część elit Rzeczpospolitej uznawała, no tak, no rzeczywiście tak było. Problem polega na tym, że rzeczywiście były zjawiska bardzo negatywne w elitach politycznych pierwszej Rzeczpospolitej. Była korupcja, był upadek rozumu politycznego. To niewątpliwie, to nie ma co udawać, że wszystko było w porządku. Ale był też nurt odnowy, przepraszam znów za takie kolokwialne określenie, nurt odnowy, paskudnie brzmi, ale zostańmy. Otóż efektem tych działań naprawczych był Sejm Czteroletni, powód do największej dumy, jaką możemy mieć z naszej historii. Fenomenalne dzieło dyskusji wolnych ludzi. No bo przez 4 lata, jak się przeczyta materiały Sejmu Czteroletniego, to jest imponujące. Oni o każdej materii właśnie kryzysu państwa polskiego dyskutowali
i w pewnym zakresie przygotowali prawodawstwo, które miało zmienić ten stan rzeczy, naprawić. Czy Rzeczpospolita upadła ostatecznie, zniknęła z mapy wcześniej? Nie, Rzeczpospolita zniknęła z mapy dlatego, że zaczęła się naprawiać. Sama zaczęła się naprawiać. To Konstytucja 3 maja była gwoździem do trumny. Ktoś może tak powiedzieć. I to nie będzie wcale paradoksalne zdanie. Polska pokazała, polskie elity polityczne, że w przewadze reprezentują ją autorzy programu naprawy, ocalenia niepodległości. I dlatego zareagowała Katarzyna, zareagował Fryderyk Wilhelm. Zareagowali zaborcy, którzy zrozumieli, tak jak to opisał właśnie poseł Pruski wtedy z Warszawy. Jeśli pozwoli się, żeby ta Rzeczpospolita przez parę lat istniała pod takimi prawami, to przecież połknął nas jak małą gruszeczkę. Nas, czyli Prusy, połknie ta Rzeczpospolita. Jeśli pozwolimy, żeby ona tak się rozwijała, modernizowała, jak zaczął to ten proces Sejm Czteroletni. Więc musimy zlikwidować w zarodku ten proces. Otóż tego wyznawcy, że tak powiem, szkoły Katarzyny i Fryderyka nie rozumieją. Zwłaszcza, że mogą powołać się na autorytet, przepraszam, że znowu przypomnę ich, nie chcę ich tak szargać, no ale trudno ich tu nie wymienić, Stańczycy krakowscy, którzy poszli tym torem. Uwierzyli, że palladium na wszelkie problemy jest silna, autorytarna władza, że no właściwie trzeba krótko trzymać za pysk Polaków. Najlepszy wzór pod tym względem dają Prusacy, absolutyzm francuski. Tego nam zabrakło. Sami jesteśmy sobie winni, upadliśmy. No i chwalba, pochwała pod adresem dzieł Stańczyków w prasie rosyjskiej i prasie niemieckiej sięgała niebios. No bo Polacy uznali, prawda, że sami są sobie winni i tyle. Prusy, Rosja, to nie miało żadnego znaczenia, ich geopolityka, ich dążenie do likwidacji polskiej niepodległości. A więc to jest no, zjawisko zakorzenione także już w naszej tradycji historiograficznej. No i nie bez przyczyny ostatnie wydanie Teki Stańczyka, chyba wydaje mi się, że nakładem znaku, ale pojawiło się na pewno, tego jestem pewien, z nadrukiem Adam Michnik poleca. Jak to wykorzenić? No cóż, trzeba przypominać tym, którzy wypowiadają się na temat historii Polski dzisiaj, przedstawiciele owej części elit, której poświęciłem część także mojego wykładu, że nie znają historii, że nie znają historii, że nie mają o niej zielonego pojęcia. To jest tak, jakbym ja chciał wyrokować, prawda, jak przeprowadzić skomplikowaną operację. No, nie mam pojęcia o tym i powinienem milczeć w tej sprawie. Ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o polskiej historii, wiedzą z góry, że Polacy głównie mordowali, że Polacy sąsiadów, że Polacy głównie no, prawda, zajmowali się tym, jak zniszczyć własne państwo. To jest cała historia Polski. Że polskość to nienormalność, tak jest. Że trzeba zrzucić ten garb polskości z siebie, że, przepraszam, że zacytuję tego polityka, ale to były ważne słowa, bo padły na forum Sejmu Polskiego z ust przewodniczącego trzeciego co do wielkości klubu w 2012 roku. Przyszedł czas, by powiedzieć Polakom, że muszą wyrzec się swojej polskości. Tak powiedział Janusz Palikot. No postać już nieaktualna, ale to hasło nadal jest aktualne, jest bardzo ważne. Jest głoszone przez te, w cudzysłowie, elity, które on właśnie reprezentował. Otóż trzeba ludziom, którzy tak mówią, pokazywać prawdziwą historię Polski. No, trzeba ją poznawać. I na szczęście ten proces dokonuje się samorzutnie, oddolnie, bo na przykład fenomen żołnierzy wyklętych, na tym polega jego istota, dlatego jest fenomenem, że nie wymyślił go Lech Kaczyński ani Bronisław Komorowski, tym bardziej, tylko to jest oddolny fenomen młodych ludzi, którym zaimponowała z przeszłości opowieść o bohaterach. Zastanawiają się, czy my bylibyśmy też zdolni do takiej odwagi. Młodym ludziom, a raczej najbardziej wartościowej części młodych ludzi, odwaga imponuje. Odwaga zaświadczona w taki sposób, jak zrobili to właśnie wyklęci. A więc to instynktowne dążenie do prawdziwej historii spotyka się no jednak też z dużym wysiłkiem edukacyjnym. To, co zrobił IPN pod tym względem przez ostatnie 20, już prawie lat, 19 lat, moim zdaniem zasługuje na wielkie uznanie, bo możemy krytykować IPN za różne błędy, ale
praca taka u podstaw na skalę masową w ciągu tych 20 lat jest imponująca w całej historii IPN-u. Nie rozróżniałbym tu nawet poszczególnych prezesów. Ta praca no, setek ludzi zatrudnionych w tej instytucji. No oczywiście, jak najsłuszniej, to jest absolutnie słuszny cel, podobnie jak CBA. A więc myślę, że są takie zjawiska pozytywne, które moim zdaniem nie czynią z pytania, które pan postawił, aż tak zasadniczego problemu, bo widzę ożywienie zainteresowania historią, które jeszcze trwa. No, ono było najsilniejsze 2-3 lata temu. No fakt, że pojawiły się dodatki historyczne przy wszystkich tygodnikach, dawniej ich nie było. Oczywiście pojawiły się najpierw no, te poszukujące prawdziwej historii, a potem te starające się ją na nowo zakłamać, prawda? Najpierw miało w sieci do rzeczy, no a potem Polityka, Newsweek też mają swoje dodatki, gdzie jest właśnie Róża Luksemburg i inni bohaterowie sławieni, prawda? Więc to znaczy, że jest jakiś fenomen poszukiwania korzeni historycznych i druga strona no, zaczyna też podejmować walkę na tym terenie. Ale to jest moim zdaniem walka, którą na pewno wygramy, bo ja wierzę w to fundamentalnie, że rzeczywistość wygra z nierzeczywistością. Wierzę w to po prostu, chociaż środki budowania nierzeczywistości dzisiaj są silniejsze niż kiedykolwiek w historii. Znaczy możliwość zanurzenia się w świecie irrealnym, wirtualnym. No i część młodzieży idzie w tym kierunku i to jest też zjawisko no, bardzo ważne, może nawet ważniejsze od kwestii samego szkolnictwa. Jak wyciągnąć młodych ludzi ze świata wirtualnego, przywrócić go światu realnemu. To jest, myślę, bardzo ważne wyzwanie. O to chodzi, żebyśmy pomogli rzeczywistości wygrać z nierzeczywistością. Janusz Sitkowski, ja myślę, że pan profesor o tym wspomniał, ale dla nas bardzo ważnym zadaniem jest to, o czym ja jeszcze przed ostatnimi wygranymi wyborami mówiłem u nas w Śródmieściu, w klubie śródmiejskim PiS-u, że tych naszych ludzi musimy jeszcze bardziej pilnować niż poprzednich, dlatego że po poprzednich nie było się co spodziewać, więc nie było ich co pilnować. To w pierwszej chwili wywołało oburzenie straszne, jak to nas pilnować, ale jak powiedziałem, o co chodzi, pilnować w pozytywnym sensie, to znaczy pilnować, żeby robili, nie osiadali na laurach, tylko robili to, co obiecali i robili cały czas. To jest chyba ten dla nas wszystkich taki ważny postulat. No tu tylko dodam taki drobny komentarz. Myślę, że znów w tej kwestii chyba możemy być względnie spokojni, dopóki Jarosław Kaczyński, no, że tak powiem, trzyma rzeczywistość polityczną swojej partii pod kontrolą. Bo to jest z kolei jego cecha no, niewątpliwie niezwykle pozytywna, że na to on właśnie zwraca największą uwagę. Pamiętam pierwsze z nim spotkanie w 1993 roku i rozmowę z nim. Podkreślał jedno, trzeba poganiać naszych polityków do pracy 16 godzin na dobę. I właśnie pracowitość, praca w słusznej sprawie pozwala zapomnieć o tym, że jest jeszcze czas wolny na korupcję, na to, żeby no właśnie coś ukraść dla siebie. Jarosław Kaczyński, jak widać, robi to non-stop, pilnuje. Także pod tym względem oczywiście powinniśmy społecznie jak najbardziej wspomagać to dzieło. Tak, na różnych szczeblach, no bo wiadomo, żaden pojedynczy człowiek tego nie ogarnie. Jednostka może nie zerem, ale nie wszystko może. No niemniej akurat tu jednostka niewątpliwie myśli dokładnie tak jak pan i rozumie to zagrożenie, co ułatwia akurat walkę z tym niebezpieczeństwem patologii. Troszkę inaczej niż w pierwszej kwestii, o którą pan z kolei pyta. Wiesław Abraham, dziękuję panie profesorze, bo zawsze pan dodaje nam energii, ale inni ją gaszą i nie ukrywam, że to są często nasi przywódcy. Z żalem to mówię, kiedy pochodząc z rodziny, która poniosła straty i od Sowietów i od Niemców, właściwie widzę, że my zaczynamy się im kłaniać w pas po prostu. No to jest dramat. A poza tym zaczyna się po prostu oszukiwać młode pokolenie. Robi się startupy, oni pełni energii zaczynają swoimi pomysłami wszystko pełne marzeń światy pokazywać ludziom, a w pewnym momencie mówi się, nie, pieniądze się już kończą na te startupy, już właściwie są na wyczerpaniu. I co wtedy robią? Przychodzą
spryciarze z zachodu, z firm zachodnich i mówią, chodźcie do nas, u nas zrealizujecie swoje marzenia. Tylko to nie będą już polskie marzenia, tylko to będą realizowane brytyjskie, niemieckie, amerykańskie marzenia. Panie profesorze, musimy się przed tym bronić, bo to, że mamy wspaniałych przywódców, ale oni nie są niezłomni. Tego brakuje, tego ducha niezłomności, żeby w tych ludziach nie było właśnie tego chęci kłonienia, pokłaniania się przed jedną i drugą stroną. Musimy być dumni, musimy być naprawdę dumni, bo mamy być z czego dumni. Z tej historii, którą Pan opisuje, to jest historia ponad tysiącletnia, Panie profesorze. Ponad tysiącletnia. Nie, to tylko taki, taki komentarz. Dziękuję. Do tego krótko nawiążę tylko jednym przykładem. Zachęcam, żeby pan zechciał przeczytać, kiedy ukaże się pewnie za parę tygodni ten drugi tom, rozmowę z Mateuszem Morawieckim. Można oczywiście krytykować z rozmaitych ekonomicznych punktów. Tak. I zapewne różne słowa krytyki tutaj mogą paść, choć nie z moich ust, bo nie jestem ekonomistą, więc nie potrafię ocenić dobrze rozmaitych aspektów jego konkretnych pomysłów ekonomicznych. Natomiast jednego jestem pewien. Ten człowiek jest niezłomny, ponieważ wynika to z jego nie rozumienia historii, tylko z jego osobistej historii i historii rodzinnej. I to właśnie pokazuje ta rozmowa. Jeżeli człowieka postawią nad wykopanym grobem, wsadzą mu pistolet do ust, jeżeli powiedzą, że zgwałcą mu siostrę i widać, że są gotowi to zrobić, jeżeli postawią go w otwartym oknie na czwartym piętrze i powiedzą, że za chwilę go wyrzucą, ktoś taki, kto tego doświadczył, wie, że nie będzie mu polityk z Niemiec czy skądkolwiek inąd mówił, co ma robić. Jest inny aspekt tej sprawy. Nie, to ja wiem, ale dość ważne jest, żeby na tych kluczowych stanowiskach byli ludzie z kręgosłupem i ze świadomością, że polskość jest czym najwspanialszym. I myślę, że tak w tej chwili jest i to jest zupełnie wyjątkowy moment w naszej historii po 1945 roku. No bo niezależnie od krytycznych uwag, które wypowiadamy tutaj pod adresem naszych politycznych liderów, no to tak patriotycznej elity na najwyższych stanowiskach no, nie mieliśmy od czasów II Rzeczpospolitej i nie powinniśmy o tym fakcie... Przepraszam bardzo, ale był jeszcze pan Roman Giertych, który psuł bardzo to. Był wicepremierem. Nie, fakt, że to była koalicja, a później brak większości sprawiał, że to była bardzo kulawa władza. Dzisiaj ta władza ma mocniejsze podstawy i to pozwala mi na sformułowanie takiej tezy, choć zgadzam się, ogromna część wspaniałej patriotycznej elity zginęła 10 kwietnia. Tylko jedno zdanie. Okazuje się, że do Ministerstwa Sprawiedliwości wpływa rocznie około 1 000 000 skarg na działanie sądów. Ale nikt tego nie analizuje. Jest mnóstwo prawników, którzy powinni na podstawie tej analizy naprawdę zrobić realną reformę służby. Na to pytanie. No naprawdę. To też tylko jednym zdaniem odpowiem. Proszę zerknąć do jednej z dwóch rozmów z Jarosławem Kaczyńskim w tym tomie. On właśnie o tym mówi, że to jest największy problem i on mówi, no gdybyśmy byli komunistami, może nie byłoby tak źle, bo byśmy takie szkoły duracza zrobili, prawda, w których 1,5 roku się szkoli prawników, bo to chodzi o dziesiątki tysięcy ludzi, którzy są sędziami. Dzisiaj my mówimy, no wspaniale by było program Cela Plus zrealizować, ale muszą być sędziowie do tego, prokuratorzy nie wystarczą, sędziowie wszystkich uniewinnią, prawda, więc to jest właśnie problem, którego nie da się rozwiązać tak, jakbyśmy chcieli, od razu, natychmiast. To niestety, no, nasza niecierpliwość jest zrozumiała, ale realia są takie, że zmiany tutaj wymagają czasu. Panie profesorze, dziękuję bardzo, że mogłem być na tym wykładzie. Tak. Panie profesorze, dziękuję bardzo, że mogłem tutaj być dzisiaj, że wysłuchałem. Poruszył pan sprawę kultury. Jest mi bardzo bliskie, bo że tak powiem od 70 roku jestem związany z kulturą. Przed wojną powstała Ministerstwo Spraw Zagranicznych, powołało Spółdzielnię Ład, Spółdzielnię Artystów Plastyków, której zadanie było przedstawienie osiągnięć polskiej sztuki, polskiej kultury za granicą. Ta spółdzielnia przetrwała do 96 roku. Ja złożyłem kilka pism w tej sprawie w Ministerstwie Kultury. Nie chcę, żeby coś takiego powstało, a przecież to jest bardzo potrzebne. Kiedy jeździłem, no wiadomo, że już po wojnie, po ośrodkach kultury na Węgrzech, w Szwecji, w Związku Radzieckim, w Pradze Czeskiej,
to ludzie, którzy przychodzili do Empików na przykład i kupowali książki, to były to książki, które w nich się nigdy nie ukazały. Polska była niejako liderem w tej części Europy. Chciałem powiedzieć o scenariuszach. Od kilku lat leży scenariusz na temat operacji niemieckiej. Była to pierwsza nowoczesna wojna wygrana przez Polskę, super prowadzona. Piłsudski był rzeczywiście głównym dowódcą. Miała eskadry samolotowe. Tuchaczewski okazał się bardzo miałkim człowiekiem. Te armie się poddawały. Litwini pozwolili im przejść. Myśmy to wygrali. Myśmy zajęli nawet Mińsk z różnych powodów. Nikt o tym specjalnie nie wie. W podręcznikach minimalnie się o tym mówi. A to był wielki sukces. To właściwie ta bitwa załatwiła polską niepodległość. Pokój Ryski dzięki temu mógł być. No, chciałem powiedzieć, że dzisiaj jak się składa scenariusze, to na pewno scenariusz taki jak twarz dostanie pieniądze. Nic się nie zmieniło. Nie wiem, na czym to polega, ale tak jest. Dziękuję. Znów najkrótszy komentarz tylko do tej smutnej prawdy. Mówiliśmy już o tym, że zmiany w kulturze najtrudniej obok zmian w prawie właśnie, w szkolnictwie zrealizować. No i widać ten mechanizm, o którym pan mówił, na przykładzie konkretnej instytucji przydzielającej dotacje do scenariuszy, do realizacji filmów, Polski Instytut Sztuki Filmowej, prawda? No wiemy, że ta instytucja została teraz przebadana pod względem stopnia skorumpowania, rzeczywiście groteskowego, no jeżeli pięcioro członków jednej rodziny obsadzało wszystkie stanowiska w księgowości, no to pokazuje, jak funkcjonowała ta akurat instytucja, od której zależało właśnie rozdawanie tych dotacji na filmy typu Twarz, prawda, Pokłosie, czy Ida, czy inne filmy tego rodzaju. Ale to się powoli jednak zmienia, za wolno. No wiem na przykład konkretnie o scenariuszu, który realizuje no jeden z uznanych reżyserów i w związku z tym mający szansę na realizację. Znajomości tam się liczą bardziej niż cokolwiek innego nadal w tym świecie. I w związku z tym scenariusz przez niego złożony na temat, o którym pan mówił, to znaczy o wojnie 20 roku na ziemiach litewsko-białoruskich. No o ile mi wiadomo, jest skierowany do realizacji. No, trzeba mieć wciąż dojścia, plecy. To jest, myślę, to są realia no, niemal każdego ustroju, idealnego ustroju, w którym te elementy są wyeliminowane. Będziemy szukali, będziemy starali się zbudować, ale nie liczmy, że on powstanie od razu. Zgadzam się jednak z pana zdaniem, że zmiany w kulturze wspierane przez Ministerstwo Kultury postępują zbyt kulawo, zbyt nieśmiało, zbyt mało tutaj jest ducha niepodległości. Z tym zdaniem całkowicie się zgadzam. Antoni Trzmiel. Panie profesorze, w rewolucjach bardzo potrzebne dziwaki, nie wariaty. To tak prostuje, bo to jednak znamionna różnica. Ja się zastanawiam, czy będzie tom trzeci, panie profesorze, bo jest niepodległa. Rozumiem rozmowy o tej niepodległej i te nawiązania, te elementy są czytelne. A ten trzeci, który bym się prosił, to tom Solidarna. Bo skoro wracamy do tego, co zresztą pan profesor powiedział, niedocenione polskie powstanie, polskiego ducha powstanie, to właśnie Solidarność miała ten element łączący między ludem, między tymi wręcz sejmikami szlacheckimi, a myśleniem o państwowości polskiej i zresztą została przez Sowietów, ich lokalnych popłudczyków zmiażdżona. Jak pan profesor doskonale wie, to jest ten no, ostatni rozkaz, który dostał Jaruzelski przed operacją wprowadzenia stanu wojennego. Szczęśliwie mamy jego zapis od kilku dobrych lat, dzięki notatnikowi Anuszki nasz, który był adiutantem głównodowodzącego wojsk całego układu warszawskiego, który pisze tak, przede wszystkim trzeba oddzielić kulikowkarze Jaruzelskiemu elity Solidarności od mas. I ten scenariusz się powraca. To jest chyba trochę też diagnoza, to, że Polacy uwierzyli, że elita tej władzy, którą oni wybrali dwa lata temu, już się wynarodowiła, już jest elitą, a nie trzyma się z realiami. Od razu to było widać choćby w sondażach. To jest właśnie coś, że poszli tylko nakraść dla siebie, dla rodziny i od razu to miało zostało odrzucone, bo im tego nie wolno było robić. Tylko różnica jest taka, że dzięki tym ostatnim rozkazom widzimy też to przeszczepienie, jak Jaruzelski może błyskawicznie wrócić i może się okazać, że jest generałem Wojska Polskiego i potwierdzi to prezydent Andrzej Duda. No bo w tej historii zostaje.
ta ustawa została zablokowana. To tam było widać, kto wydawał rozkazy, kto był w obozie zdrady narodowej, a kto był w obozie tych wolnych Polaków, nawet jeśli spauperyzowanych, bo to też drugi element. Ta pauperyzacja bardzo silna polskiej inteligencji przełomu lat 80. i 90. Ktoś, kto się nie załapał na pracę w powiecie, błyskawicznie lądował poniżej człowieka, który zajmuje się malowaniem ścian. Artysta, który malował portrety Piłsudskiego, jeżeli nie wszedł w coś, co prezentowała pani Ada, to już był gorzej niż malarz pokojowy. No to teraz pytam, panie profesorze, bo nie jesteśmy w zamknięciu, jak pan słusznie zwraca uwagę, skoro mamy projekty, które próbują odbudowywać to pojęcie solidarności, że tak jak przed wojną trzeba kanapki nawet z najlepszego żoliborskiego domu wkładać obok tych robotniczych z Woli i że być może ten biedniejszy wylosuje to i zje w przedszkolu czy w szkole, a ty zjesz tą suchą kromkę, to kto z zewnątrz nam miesza? Jacy inni szamani są tu czynni? Albowiem, no jak się patrzy choćby na ujawnione depesze z lat 90., to okazywało się, że to Amerykanie woleli od polskiej prawicy Wojciecha Jaruzelskiego. Dziękuję bardzo. No poruszył pan parę różnych zagadnień. Zacznę od chyba centralnego, to znaczy od weta pana prezydenta. To jest niestety ta decyzja, której inaczej niż wiele innych decyzji pana prezydenta ja obronić nie umiem. A zwłaszcza jej uzasadnienia, bo gdyby uzasadnienie ograniczyło się tylko do mechanizmu odwoławczego, że powinien być mechanizm odwoławczy, zgłaszam poprawkę z mechanizmem odwoławczym od razu. Tak, ale rozpoczęcie czy wejście w rolę adwokata niektórych członków WRON było no, moim zdaniem błędem. No tak bym to określił i na tym skończył. Delikatnie mówiąc. Tak. Natomiast co do dziedzictwa Solidarności, całkowicie zgadzam się z panem, że to jest nasze najważniejsze dziedzictwo, które jeszcze chyba można odbudować, no bo żyje wciąż setki tysięcy uczestników tego ruchu. I moim zdaniem ten proces, choć zbyt wolno postępuje, no sam obejrzałem chyba tydzień temu film, oczywiście o godzinie 11:30 wieczorem, w programie chyba pierwszym czy trzecim, o mecenasie Johanie i senatorze Andrzejewskim z panem Kelusem także i małżeństwem Gwiazdów w roli głównej. Więcej takich filmów i fenomen Solidarności zostanie przywrócony zbiorowej wyobraźni tych, którzy tego nie widzieli. Czyli rozmowa z ludźmi całkowicie niezepsutymi, właśnie tak jak pan to ujął, właśnie z tymi, którzy rozumieją na czym, nie tylko rozumieją, ale tworzyli istotę ruchu Solidarności. Ruchu społecznego Solidarności, ruchu niepodległościowego Solidarności, bo razem społeczne i niepodległe się w tym haśle Solidarność łączą pięknie. Otóż myślę, że to, że takie filmy powstają, to już jest dobre zjawisko, bo do nich będzie można wracać. Oczywiście lepiej, żeby znalazły się one o innej godzinie, lepiej uplasowane w programie telewizyjnym. No tu znów można się bawić w adwokata, no może nie diabła, to za mocne słowo, ale w adwokata prezesa Kurskiego, że ma taką, a nie inną strategię walki o widownię i może przyciąga no, takich ludzi, którzy nie obejrzą od razu filmu o mecenasie Johanie i senatorze Andrzejewskim innymi sztuczkami, a kiedyś sięgną i do tego. No może, tak to sobie próbuję tłumaczyć i dlatego nie desperuję. Liczę na to, że będzie więcej takich filmów i o lepszych godzinach i przypomni się to. No tak jak, przypomnijmy sobie, krótki okres, 2006-2007, roczna prezesura Bronisława Bilsteina w telewizji, bo to był tylko rok, wcześniej, później nie było dobrze. No i powstało kilka widowisk teatru telewizji, które odegrały moim zdaniem ogromną rolę. Ogromną rolę, a to było raptem kilka widowisk teatru telewizji, nic więcej. Inka, no już nie pamiętam. Tak, no właśnie, no kilka przykładów, a jednak odegrały swoją rolę. Norymberga, tak. No więc teraz te produkcje, które powstają, moim zdaniem też mają szansę odegrać swoją rolę stopniowo. No my chcielibyśmy, żeby już. To jest taki... Nie obejrzałem żadnego odcinka, więc nie mogę niestety powiedzieć.
słyszałem raczej negatywne głosy, tylko mogę... Panie profesorze, żeby poprzeć ten punkt, który, o którym pan mówi, to powstał taki festiwal w Gdyni Niepokorni, gdzie między innymi właśnie te filmy, o których pan obejrzał, były wyświetlane i cieszyły się olbrzymim poparciem. Ja myślę, że gdyby do tego dołączyć teraz popularyzację tego festiwalu i stwarzać, ułatwiać tym ludziom, którzy to prowadzą, byłoby to coś rewelacyjnego. Ja byłem w zeszłym roku i byłem oczarowany ilością ludzi chętnych do dyskusji, do wyrażania się, nawet ludzi przeciwnych. I to było coś jakby takim katarzis dla wielu twórców, bo nagle można było dyskutować, a nie wypowiadać się. Ja myślę, że ten festiwal trzeba by było poprzeć z całej siły przez nas wszystkich, którzy to rozumieją. Proszę bardzo. To znów dodam tylko najkrócej, że wydaje mi się, że nie tylko sama idea festiwalu, ale to, co on wytwarza, wzmacnia, czyli te filmy, tak jak pan powiedział, powinny być teraz promowane w telewizji publicznej, pokazywane, żeby dotarły nie tylko do tych, którzy przyjadą do Gdyni i zmieszczą się w 500-osobowej sali, do której notabene taki zabawny incydent nie chciano wpuścić małżeństwa gwiazdów, no bo, że tak powiem, bramkarze ich nie poznali, prawda? Ale to stąd... Niekoniecznie z drugiej strony, tylko kto słyszał o gwiazdach? No myśmy słyszeli, ale ile 1% ludzi słyszało w Polsce o małżeństwie gwiazdów? Realia są takie. Natomiast 99% słyszało o Lechu Wałęsie. Tu zdania są podzielone co do niego, ale jednak prawie wszyscy wiedzą, kto to był Lech Wałęsa. Więc to pokazuje skalę pracy, która jest do wykonania, żeby prawdziwi bohaterowie Solidarności, których było setki tysięcy, nie tylko właśnie małżeństwo gwiazdów czy Walentynowicz i tak dalej, że to właśnie jest zadanie do wykonania, trzeba je zrealizować. Przepraszam, nie chcę gadać, bo już gadam za dużo. Już. Jolanta Grabowska. Ja może troszkę z innej strony, panie profesorze, o tej niepodległości, w czasach, kiedy Polska powstawała w 18 roku i właśnie troszkę wcześniej, Ignacy Jan Paderewski bardzo dużo robił, był za granicą. W tej chwili też są Polacy za granicą, którzy mogą bardzo dużo zrobić, mogą bardzo dużo pomóc. Ale po pierwsze brakuje jakiejś koordynacji z kraju, a po drugie pewnego rodzaju, nie wiem, czy pan słyszał, państwo słyszeliście o tej akcji Polonii amerykańskiej, gdzie odwiedzali biura senatorów i ktoś ich zastopował. Ktoś im powiedział, że zwalają na pana Magierowskiego, ale nie wiem, czy to jest prawda. Ja po prostu powtarzam to, co przeczytałam w sieci. Można Polonię wykorzystać. Można bardzo dużo wykorzystać Polonię, bo Polonia jest w stanie bardzo dużo zrobić. Bardzo dużo. I naprawdę za granicą nie ma w ogóle wiedzy o Polsce. My jesteśmy zupełnie zamknięci. Powinno się organizować jakieś spotkania dziennikarzy polskich, ale mówiących po angielsku. To jest bardzo potrzebne. Rozprzestrzenić za granicą wiedzę o Polsce, bo to jest najważniejsze. My po prostu nie mają zielonego pojęcia, o czym mówią. Piszą, bo Gazeta Wyborcza tak powiedziała, no to piszą. Ale nie mają zielonego pojęcia, o czym piszą. To jest to. A propos tych testów europejskich, takich z PISA, ja nie wiem, jak to się po polsku nazywa dobrze, to pamiętam, moja córka do 7 klasy pojechała w Szwecji i tam się tabliczki mnożenia uczyli w 7 klasie. Ale Szwecja miała chyba pierwsze miejsce wtedy w tych testach. Najlepsze miejsce mieli. Wspaniałe. Ale tabliczki mnożenia się uczyli w 7 klasie. No. A mój syn w 1 klasie miał już rachunek prawdopodobieństwa. Z kulkami czarnymi, czerwonymi. Dzieci wyciągały z worka. Dziękuję, to wszystko. Przepraszam. To znów tylko zwrócę uwagę na pewien obiektywny proces, który się dokonuje. No nie wiem, czy obiektywne słowo tutaj jest dobre, ale proces jest realny, a mianowicie wymiany kadr w służbie dyplomatycznej konsularnej polskiej. Bo to od tego w dużym stopniu zależy, że wcześniej konsulowie, ambasadorowie, niektórzy nadal robią wszystko, żeby zrazić Polonię do działania, do pracy organicznej na rzecz Polski, żeby odfajkować swoją aktywność jakimiś kontaktami, najchętniej ze starą agenturą, no bo wiadomo, w Polonii ona była zbudowana skutecznie przez służby.
I broń Boże nie dopuszczać żadnych innych osób. No ale na szczęście powoli ta zmiana następuje. Widzę to na przykładzie kilku krajów, z którymi mam kontakt. Może za wolno. W Stanach Zjednoczonych nowy ambasador, nowy konsul w Nowym Jorku, ważna placówka. No niestety tu dam przykład. Świętej pamięci Lech Kaczyński no sam wypromował na konsula w Nowym Jorku, na panią konsul, no osobę najgorszą, powiedziałbym, z punktu widzenia interesów Polski i niepodległości. Więc zdarzają się nietrafione no, wybory no, każdym, nawet najlepszym mężom stanu. Znaczy osobę, która służyła zasadniczo oczernianiu Polski, prawda, no można tak to ująć. No i teraz zmiana tego, odwracanie tego zabiera czas, ale mam wrażenie, że ten proces powoli, za wolno, my się denerwujemy, ale postępuje. Widzę to też w niektórych konsulatach w Niemczech, widzę to w Anglii. No oczywiście nie mam rozeznania w skali globalnej, ale wiem, że to jest problem, ale problem, który powoli jest rozwiązywany. Joanna Pogórska, Fundacja Ostoja przy Wiśle. Ja chciałam tylko powiedzieć taką myśl bardziej optymistyczną, ponieważ my od 6 lat prowadzimy konkurs dla młodzieży, gdzie młodzież szuka korzeni w swoich małych ojczyznach ostatnich 100 lat wydarzeń w Polsce, która w książce Pamięć Nieustająca, która jest takim pomocnym materiałem dla ich myślenia, opowiadająca o 100 latach wydarzeń na Placu Piłsudskiego, ważnych wydarzeniach w historii Polski. I ta młodzież co roku mamy około 2000 prac, które przychodzą w różnych kategoriach artystycznych, od esei do filmów, do reportaży, do wspaniałych sztuk teatralnych, scenariuszy filmowych, prezentacji multimedialnej, przepięknych malowideł. I także młodzież ma pełną gamę możliwości do wypowiedzenia się artystycznego. I to jest dla nas wspaniałym takim bodźcem do prowadzenia dalej tego konkursu, chociaż w bardzo małym zakresie korzystamy z pomocy państwa i nasz konkurs jest jak gdyby, nie może się przebić do szerszej publiczności. Ale dla nas przykład tych wspaniałych młodych ludzi, którzy myślą samodzielnie, którzy tworzą coś, którzy dzięki ofiarności swoich nauczycieli historii potrafią tak wspaniale się zaprezentować, to ja tylko chciałam podziękować panu profesorowi, bo spotkanie z panem dodatkowo motywuje mnie do większej pracy i do kontynuowania tego konkursu. Bardzo dziękuję, ale ja najkrócej chcę podziękować komuś innemu, znacznie bardziej zasłużonemu, panu Janowi Pietrzakowi, który właśnie zorganizował... Tak. Wśród... No i nie obronił się. Skończmy. Chociaż właściwie nie trzeba mówić dlaczego, to ja powiem dlaczego. Jest 100 powodów, żeby panu Janowi Pietrzakowi podziękować, ale ja wymienię tylko jeden. Maturę z historii, zrobioną w czasach reformy pani Hall. To jest właśnie to działanie, o które pani podjęła teraz. Dzisiaj jest trochę łatwiej i chwała Bogu, że jest taki odzew, ale wtedy też był ten odzew. Byli wspaniali młodzi ludzie, którzy chcieli poznać prawdziwą historię. Nie, ja wiem, to równolegle. Nie, broń Boże, nie neguję żadnej inicjatywy, a w szczególności pani. Tylko, że właśnie to jest fenomen, którego też nie powinniśmy zatracić. Nie powinniśmy dać się zetatyzować. To znaczy mamy państwo, odzyskaliśmy państwo, chcemy więcej od tego państwa, zwłaszcza w tym zakresie, gdzie sami nie damy rady społeczeństwu. Na przykład w zakresie produkcji filmu fabularnego raczej sami na skalę wielką nie damy rady. Fundusze państwowe tutaj są konieczne.
ale działalności oddolnej inicjatywy społecznej nie powinniśmy nigdy zastąpić sponsoringiem państwowym. Więc to, że my akurat przez lata przyzwyczailiśmy się do tego, żeby działać oddolnie, to wydaje mi się wielką naszą siłą, bo druga strona tego nie ma. Druga strona bez państwa może uciec się tylko do zagranicy, czyli do fundacji zachodnich. To jest jedyny sposób na przeżycie, bo oddolne inicjatywy żadnej nie są w stanie wyzwolić, żeby się składać, no zwłaszcza po składce skromnej, jak wiadomo, na pana Mateusza. To było raptem paręnaście tysięcy udało się zebrać na biednego przywódcę ruchu demokratycznego w Polsce. Więc to pokazuje, że no tam jest trochę słabo z tą inicjatywą społeczną, więc my z kolei nie zrezygnujmy z tego czynnika społecznego. Jakkolwiek nam się samo hasło może kojarzyć z czasami komunistycznymi, to uczciwie wykonana praca społeczna jest czymś, czym Rzeczpospolita stoi. I za to panu Janowi Pietrzakowi, pani i wszystkim innym, którzy w tym biorą udział, a pewnie wszyscy państwo tutaj w tym biorą udział, najserdeczniej dziękuję. Panie profesorze, jeszcze ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie i prośba może o poparcie jakiejś inicjatywy, bo to tu w kilku głosach się przewijało to, że jest jakiś problem z realizacją filmu, scenariuszu. Ja przypominam sobie, krótko przed śmiercią byłem u Druhny Szczepanowskiej u niej i oglądałem. Ona ze łzami mi pokazywała przygotowany, już gotowy scenariusz filmu o Szarych Szeregach i mówiła, że chodziła po różnych instytucjach, ludziach, nikt tego nie chce zrobić. Myślę, że w wielu biurkach takie scenariusze są. Stulecie odzyskania niepodległości, no to już jest za późno. Ale może podjąć taką inicjatywę 150 filmów na 150 lat odzyskania niepodległości, czyli trzy filmy historyczne w ciągu roku, ale rok w rok, rok w rok. Tego niestety nam jest najtrudniej, Polakom, robić zaplanować taką pracę organiczną na wiele dziesięcioleci. Ale to jest potrzebne, bo to jest język, który i dzisiaj jest ważny i będzie za 20 i za 50 lat ważny. Całkowicie się zgadzam. Skończę na tym zdaniu. Panie profesorze, chcieliśmy serdecznie podziękować za ten wykład nadziei, wsparcia i pełnej optymizmu informacji. To jest dla nas bardzo ważne.